Dzień dobry, to jest Escola Mobile Live, a ze mną jest nie kto inny jak Karol Sadaj z Ion Banku. Witam cię, Karol. Dzień dobry, cześć. Słuchajcie, nasze spotkanie jest nieprzypadkowe, dlatego że Ion Bank jest takim super mobilnym bankiem i tak naprawdę od tego bym zaczął rozmowę, co jakby za mało jest jeszcze banków w Polsce, żeby jeszcze jeden zrobić. To było pytanie, które sobie bardzo często zadawaliśmy. Generalnie, czy ktokolwiek dzisiaj potrzebuje nowego, tradycyjnego banku? I odpowiedź była, że nie. I to jakby mieliśmy pełną świadomość tego, więc to wiesz, to cały czas gdzieś pokutowało u nas, jak myśleliśmy o tym, co i jak zrobić z produktem. Natomiast myślę, że ciekawym pytaniem dyskusji jest, czy ludzie potrzebują funkcjonalności i usług w finansach, i tutaj odpowiedź już jest tak. I wtedy jak wejdziemy poziom dalej, się zapytamy, czy mają takie, które by chcieli mieć, to wtedy, wiesz, zawsze jest jakiś tam znak zapytania. A jak pójdziemy jeszcze dalej i zadamy sobie pytanie, czy mają takie usługi, które dzisiaj dobrze odpowiadają na rzeczywistość, w której w każdym dniu się jest inflacja, słowo wymienione po 15 razy, to wtedy się robi jeszcze ciekawiej i możemy dojść do etapu, w którym wyjdzie nam, że nie, albo nie tak, jakbyśmy chcieli my zaoferować usługi. No i stąd się pojawiliśmy, tak w dużym skrócie. Plus jest jeszcze jedno pytanie. Czy mają dzisiaj usługi w taki sposób, jak korzystają z technologii, czyli w pełni cyfrowo dostępne w telefonie? No i tutaj jest zazwyczaj odpowiedź tak, ale. Okej, a w ogóle czy prawo nie wymaga jakiejś fizycznej obecności banków w przestrzeni publicznej, w sensie placówek? Czy jakby wystarczy tam jedna placówka? Masz siedzibę, oczywiście, no to jest biuro, w którym jesteś i to formalnie jest, ale to jest różnicą, są placówki, w których po prostu otwierasz dużo w kraju i tam obsługujesz klientów, to jest zupełnie inna strategia. I to nie jest wymagane, co też jakby pokazuje ten trend, który sprawia, że one się raczej zamykają niż otwierają. No i to jest właśnie pytanie, tak? Mobilny bank. Jestem ciekaw, jakby o to przede wszystkim chcę zapytać, jakie właśnie założenia z tym stało? Bo na pewno, jeżeli zadawaliście sobie pytanie, czy właśnie jest potrzebny mobilny bank, no to wyszliście, okej, to co właściwie jest potrzebne, tak? Pewnie robiliście jakiś research, tak? Czego ludzie faktycznie potrzebują. I chciałbym, żebyś zaczął właśnie naszą rozmowę od tego, no co wyniknęło z tych badań, znaczy jakby czego ludziom brakuje, tak? Bo jeszcze pamiętam taką historię, był mBank, tak, który się jako ikona mobilności przez lata pojawiał, wygrywał przez lata Mobile Trends Awards jako właśnie ta ikona mobilności. Potem widziałem fascynację taką firmą Revolut, nie wiem czy Karol słyszałeś o niej, a teraz jest fascynacja firmą Ion, która jest jakby, rozumiem, polskim bankiem, więc to jest też jakby pewna charakterystyka. No i jakby co w takim razie wyniknęło z tych waszych badań, że co jest jakby tą trzecią falą? Jeżeli ja wyróżniam, tak, fala mBank, potem Revolut i teraz Ion, tak? Jasne, to jeszcze jakby odniósłbym się na sam jakby na sam początek, do samego końca. My jesteśmy belgijskim bankiem, mamy naszą siedzibę w Belgii, w Polsce mamy polski oddział belgijskiego banku, to jako wiesz, bankowiec muszę być dość konkretny w takich rzeczach, ale wracając pewnie do szerszego pytania, tak naprawdę co dzisiaj definiuje cyfrowość, jaka jest cyfrowość? To jest jedna z obserwacji do takich rzeczy, które każdy może sobie potwierdzić. Czy w twoim banku wszystkie procesy i wszystko, co robisz, możesz załatwić w telefonie? I w Polsce mamy dość duży komfort, też jakby odnosząc się do nagród i do tego, o czym powiedziałeś, że mamy bardzo nowoczesne aplikacje i bardzo nowoczesną w ogóle bankowość. Jakbyśmy się porównali do części Europy, tej bardziej zachodniej, no to często po prostu jesteśmy, wiesz, 5 etapów do przodu i z tego powinniśmy być dumni. Ale COVID w szczególności razem z pandemią pokazał, że cały czas istnieje całkiem dużo procesów, które wymagają albo tego, że musisz pójść do placówki, albo tego, że musisz spotkać się z kurierem, albo tego, że musisz zalogować się na stronę desktopową. I to są wszystko takie doświadczenia, które, wiesz, no, ja już w aplikacjach parę lat pracuję, więc cały ten mój świat zawsze się sprowadza do telefonu i ten moment, w którym nie mogę czegoś zrobić w telefonie, to mnie jako użytkownika dość mocno frustruje. W takim sensie, że wiesz, no jesteś gdzieś, gdzie na przykład nie masz zazwyczaj ze sobą telefonu. To mogę opowiedzieć, mogę opowiedzieć, Karol, anegdotę. Znaczy, ta anegdota oczywiście bardzo niestety upokarza inny bank, też na A, polski, teraz już bardzo polski bank na A. I żeby wyrobić kartę,
to musiałem dla mojej asystentki, która odpowiada za jakby robienie takich małych przelewów, musiałem pójść do banku osobiście dwa razy. Pierwszy raz, żeby jakby powiedzieć, że ja, Krzysztof, gdzie ona już ma jakby tam, żeby było jasne, ona ma tam konto, ma wszystkie uprawnienia, musiałem powiedzieć, że ja, prezes, chcę, żeby ona miała kartę, bo to, że ona mówi, że chce mieć kartę do konta, to jest niewystarczające. I ta karta została jej wysłana, po czym, żeby ją aktywować, ona tam poszła, nie dało się tego jakby aktywować elektronicznie, ale powiedzieli, że pani niestety to, że pani ma konto i pani ma wszystkie uprawnienia, to nie wystarczy, bo prezes musi drugi raz przyjść i powiedzieć, że teraz ta karta ma zostać aktywowana. Ja myślałem, że ja zwariuję, że jakby my w 2021 roku, ja nie mogę przyjść jako prezes i powiedzieć, to jest moja asystentka, róbcie wszystko to, co ona chce, bo ona robi i tak wszystkie przelewy. Ja bywam na koncie raz na dwa miesiące spółkowym. Ale nie, musiałem dwa razy się podfatygować, raz, żeby kartę wyrobić i drugi raz, żeby kartę aktywować. Dzień dobry, pozdrawiamy bank na A. Ale nie Ion. Tak, wiesz, ja mam dużo też empatii mimo wszystko do banków. Jakby rozumiem często, że jak budujesz ten biznes bankowy, w szczególności, wiesz, tam jest dużo różnych systemów i one bardzo często nie pozwalają ci na proste integracje. To jest mocno regulowana branża. To wynika z tego, że ten bank, jak każda korporacja, narasta w różne procesy i ma tam dużo tych, tak informatycznie mówiąc, tych flag, które musi odhaczyć. I tak nawet to moje drugie przyjście wynikało z tego, że ktoś tam nie odhaczył jakichś dwóch checkboxów i jakby ktoś o tym nie pomyślał, więc jakby wynika z tego, że po prostu idziesz odhaczyć dwa checkboxy, które przy tobie de facto pracownik odhacza też w systemie informatycznym, nie? Więc rozumiem, że tak mówię tą anegdotę, żeby powiedzieć, że rozumiem, że waszym atutem jest to, że właśnie od początku możecie to wymyślić, żeby to działało. Dokładnie i zawsze był taki plan, że wszystko jest cyfrowe. Wiesz, pandemia też pokazała jakby ten moment, co jeżeli nie możesz tam pójść, bo na przykład jesteś na kwarantannie, nie? Więc mam wrażenie, że trochę, w ogóle jako ludzie, jako branża, nie doceniamy tego, co tak naprawdę zmieniło się przez ostatnie dwa lata. W takim sensie, że jest takie poczucie, że okej, przyszła pandemia, zamknęliśmy się na chwilę w domach, później ten wirus nie był aż tak intensywny i nagle wyszliśmy wszystko wróciło tego samego. No ale patrząc zarówno jeśli chodzi o całą gospodarkę i te wszystkie rzeczy, które się dzieją, to absolutnie nie wróciło, jak i też moim zdaniem w momencie, w którym wszyscy zrozumieli, że możesz tak duże rzeczy robić zdalnie, możesz mieć inne pytanie, czy chcesz, nie? Ale jakby odrzucając ten taki aspekt socjalny, towarzyski, tego, że ludzie chcą się spotykać z ludźmi, ale weźmiemy efektywność procesów i tego, że nagle dzisiaj dla mnie idea, że miałbym polecieć na przykład do Monachium na spotkanie biznesowe, wydaje się dość abstrakcyjna, w takim sensie, no wiesz, możesz to zrobić przez wideo dużo szybciej. I jakaś granica została przekroczona przez to, że po prostu wszyscy to musieli robić. Czyli ci sceptycy, którzy mówili, że to się nie uda, nagle mieli namacalny efekt tego, że to nie tyle, że się uda, to jest jedna opcja. No tak, nie wiem, czy pamiętasz, jak parę lat temu przychodziłeś do swojego szefa i mówisz, no ja bym chciał pracować zdalnie, bo nie wiem, muszę tam doglądać remontu mieszkania, nie? Jakby tak. Muszę tam fizycznie się czymś innym zajmować, ale będę pracował, bo ja to doglądanie będę robił jakby 5 minut będzie to zajmowało w każdej godzinie i na drobie to pracując 9 godzin tego dnia, to musiałeś, jakby nie mówię, że się nie dało, ale musiałeś napisać jakieś tam podanie, ktoś musiał się na to zgodzić, jakiś szef bezpośredni, szef jakiegoś tam obszaru. Oczywiście to było zależne od firmy, ale tak mówię, dla 80% firm to była jakaś taka ścieżka, którą trzeba było zatwierdzić, nie? Tak. Nie wiem, jak jest w innych firmach, no ale tak w Escoli, no to na przykład jakby defaultowa ścieżka jest taka, że ja nie wiem kompletnie, gdzie są moi pracownicy. Znaczy mam 4 fizyczne biura, do których bardzo serdecznie zapraszam, które są ładne, fajne, jakby staramy się, żeby były z widokiem na jakiś park, na jakąś zieleń, z miłym otoczeniu i w centrum, co ten park i centrum jest, kosztuje, żeby to te dwa połączyć, ale jakby nie wiem, ile osób chodzi do biura, pewnie kilkanaście łącznie z całej firmy, tak, 70-paroosobowej. I jakby nie zauważyłem negatywnego wpływu na efektywność, nie? Oczywiście, no, jeżeli jest fabryka i to wymaga tych procesów osobistych, to jest trochę inna bajka, natomiast jakby wydaje mi się, że w tej chwili ta praca blended jest czymś tam, gdzie można, jakby jest dużym atutem też choćby do rekrutacji osób z, nie wiem, mieszkających w miejscowościach takich jak, nie wiem, Turek, jak Pszczyna, gdzie nie ma ciekawych firm, przykładowo no, informatycznych, ale jak najbardziej koszty życia można tam dobrze zbilansować i pracować w jakiejś większej firmie.
Patrząc w ogóle, odejdź na sekundkę od finansów i bankowości, patrząc w ogóle w takiej skali makro, jakby zobaczyć, jaka zmiana się wydarzyła, jeśli chodzi o dom. W Polsce to nie było aż tak odczuwalne, bo my się zawsze spotykaliśmy w domach, były imprezy i tego typu rzeczy, ale jakby zobaczyć, nie wiem, Anglię, tam zawsze były wyjścia do pubów, jakby puby zostały zamknięte i sporo się zmieniło. I to tak z perspektywy w ogóle wychodzenia na miasto, to zmiana jakby takiego rozłożyć na kilka czynników, no to zobacz. Nie musisz gotować, bo możesz zamówić jedzenie z restauracji dobrej jakości z dostawą do domu. Nie musisz iść do kina, bo jesteś w stanie mieć entertainment w domu, jest go całkiem dużo. Nawet nie musisz randkować, jeżeli kiedyś ludzie wychodzili towarzysko, no bo możesz sobie odpalić Tindera. Nagle jesteś tak naprawdę być w stanie samowystarczalny, jeszcze masz peletona i jeździsz na rowerze w domu. To się naprawdę bardzo dużo zmieniło i te trendy są mocno. To wróćmy do bankowości, to znaczy jakby wasza hipoteza jest, czy to jest jedyny unique selling point, to, że wszystko chce załatwić z telefonu, czy są też inne, a jeżeli to, że chce załatwić wszystko z telefonu, na co jeszcze się przekłada? Chciałbym, żebyś o tym opowiedział, jakby o tych podwalinach, które stanęły na twórczości Ion Banku. Tak, to znaczy generalnie jakby to, że możesz załatwić coś z telefonu, to uważam dzisiaj jako taką podstawę, to nie jest unique selling point, tylko to jest coś, co powinno być standardem. To, co natomiast oferujemy z punktu widzenia naszej usługi, to pewnie wymieniłbym trzy rzeczy. Z punktu widzenia takiej prostej funkcjonalności, no to pierwsza jest w ogóle nasza ideologia, czyli mamy usługę, w ramach której jest jedna stała opłata. I masz tą stałą opłatę i w ramach niej masz dostęp do różnych funkcjonalności, plus nie ma żadnych dodatkowych opłat, czyli się nie musisz zastanawiać nad tym, czy coś dodatkowo ci będzie kosztować od strony banku. Czyli płacisz, po prostu używasz jak chcesz, trochę jak z roamingiem dzisiaj w Unii Europejskiej, będziesz kiedyś było dużo różnych kosztów. To Karol, też powiem jedną rzecz, tutaj jeszcze raz pijąc do mojego banku na A, płacę złotówkę za każdy przelew. Co więcej, jakby nie jestem w stanie tego zmienić tylko w oddziale macierzystym w Warszawie, a że mieszkam, bo moje centrum życia jest w tej chwili we Wrocławiu, to bardzo trudno mi to załatwić, żeby w ogóle to zmienić. Więc ta idea w ogóle mi się strasznie podoba, takiego sasa bankowego. Znaczy, dziwię się, że inne banki tak nie mają, tylko coraz to słyszę jakichś takich złotówka za przelew, no nieważne, 25 groszy za przelew. I nagle ty, dostając swój wyciąg z konta, dostajesz jakieś takie rzeczy, które cię po prostu bardzo zadziwiają i irytują. Tak? To jest szalenie irytujące. Abstrahując od tego, jakby ile tego jest, ile to się wysumuje, to wydaje mi się jest idea, która też bardzo mnie pociąga. Przejrzystych zasad. I też jak czytałem regulaminy, to bardzo przejrzystych zasad. Ale przerwałem ci, chcę, żebyś wrócił do wątku. Jasne. Ale to jest tak, jak mówisz, jeszcze z perspektywy użytkownika, gdyby trochę odwrócić ten model, to jest jak z internetem w telefonie. Wiesz, jakby kiedyś nawet w kraju było dość duże opłaty, bałeś się odpalić YouTube'a, bałeś się robić streamingi na Spotify'u, ściągałeś teraz na swój telefon i nagle masz taką sytuację, że masz nielimitowany internet i po prostu nie boisz się używać produktów. I moim zdaniem to jest trochę to, co chciałbym zmienić w finansach, w takim sensie, że jak rozmawiam często z ludźmi albo widzę właśnie badania, to użytkownicy raczej dość podstawowo korzystają ze swoich produktów finansowych i boją się z nich korzystać, bo na przykład boją się o dodatkowe opłaty, których nie mają świadomości albo nie są w stanie się ich nauczyć i zapamiętać. No i teraz to jest jakby pierwsze rzecz, czyli takie założenie. I teraz ono się przekłada na kilka rzeczy. Czyli na przykład oferujemy konta oszczędnościowe. Właśnie od dzisiaj podwyższyliśmy oprocentowanie, ale to jest, powiedzmy, jakby, czy jedną funkcją jest oprocentowanie, a drugie jakby podejście do tego, jak wyglądają te nasze konta. Czyli możesz na nie wpłacać i wypłacać pieniądze, kiedy chcesz. Czyli masz łatwość i dostęp do pieniędzy, jak one są włożone na koncie, to są oprocentowane. Nie ma limitu, czyli możesz wpłacić tych pieniędzy ile chcesz. I są po prostu proste zasady, których nie musisz pamiętać. Czyli jak masz jakąś nadwyżkę finansową, to możesz nawet na jeden dzień ją sobie wrzucić. Kolejnym etapem, czyli tym, do czego dajemy dostęp w ramach naszej opłaty, to jest platforma do globalnych inwestycji. Tutaj to jest produkt, który chyba najbardziej lubię w naszej ofercie z punktu widzenia jakby jego unikalności i przełomowości na polskim rynku. Bo dzisiaj jakbyś zobaczył, jak w ogóle wygląda rynek inwestycyjny, oczywiście go tak anegdotycznie upraszczam, to z jednej strony masz bardzo zaawansowanych inwestorów, którzy czytają gazetę Parkiet, rozumieją wszystkie analizy techniczne i są w stanie bardzo sprawnie obsługiwać konta domów maklerskich. Z drugiej strony, jakby przeciwległy biegun, to są dla mnie dwudziestokilkulatkowie, którzy spekulacyjnie kupują akcje Tesli ułamkowe, nie mając świadomości ryzyka.
No i pomiędzy gdzieś tam jest cała znakomita większość społeczeństwa, która ma jakieś inwestycje i oni często inwestują, na przykład inwestycje z towarzyszy fundów inwestycyjnych i tam one, patrząc z perspektywy tego, co oferują, to często są dwie rzeczy. Jedno to są lokalne, osadzone w Polsce portfolio, a z drugiej strony jest opłata za zarządzanie niezależnie od wyników. I my to zmieniliśmy. I u nas inwestując, po pierwsze, najpierw jesteś w stanie łatwo zdefiniować sobie swój profil ryzyka, czyli zrozumieć na bazie takiej ankiety, w której odpowiadasz na przykład na pytanie, czy wolałbyś stracić dzisiaj 1500 euro, czy za pół roku 3000 euro, albo w ogóle. Wtedy ta strata jest dobrym przykładem, no bo to wtedy definiujesz ryzyko. I na bazie tego masz trzy portfolia, w których możesz w łatwy sposób zainwestować od 20 euro i mieć zdywersyfikowane portfolio obejmujące globalną gospodarkę. I jak się nad tym zastanowić, to wiesz, no to masz małą barierę wejścia, uświadamiamy ryzyko, płacisz za dostęp do tej usługi, tam nie ma opłat za kupno, za sprzedaż, inwestujesz tam w euro, nie ma spreadu przy tej wymianie i my nie pobieramy opłat za zarządzanie. Czyli jakby dokładnie odwracamy ten model, czyli nie masz takiego, że inwestujesz za darmo, ale jak będziesz chciał wyjść, to coś tam, jak będziesz, ale musisz włożyć na przykład 50 tysięcy, nie? Albo możesz inwestować za darmo, ale będziemy mieli 2% opłaty rocznie niezależnie od wyników. To tutaj jest odwrócony model. Czyli ty nam płacisz za to, żeśmy ci zaoferowali w największym skrócie możliwie najlepsze usługi, jakie jesteśmy w stanie. I to wszystko jest w tej cenie, tak? Tam tych tam 0,29 chyba 49 zł, tak? To jest. W zależności od pana. Ja niestety akurat z tą ankietą mam pewien taki użytkowy complaint, taką reklamację. Mhm. 3 razy podchodziłem do tej ankiety, jestem doktorem ekonomii i niestety nigdy nie udało mi się jej skończyć z sukcesem. Ja jakby inne ankiety tego typu musiałem robić jako prezes spółki giełdowej. Nie wiem, może jakiś akurat bug trafiłem, może ten, ale 3 razy tego podchodziłem bez sukcesu. Może muszę po rozmowie spróbować jeszcze raz. No. Myślę, że po rozmowie mogę się wyedukować z naszej platformy, to będziesz lepiej odpowiadał na pytania, no bo jakby wiesz, dużo osób przeszło tą ankietę, więc może po prostu odpowiadasz na jakieś pytania. Tak, może właśnie mam syndrom, ten imposter syndrom, za dużo wiem i jakby próbuję się mądrzyć w tej ankiecie. No dokładnie, kombinujesz. Okej, okay, wróćmy do tego. To jest do tego, skoro w Polsce się prowadzicie działania marketingowe, oferta jest dobra, ale jednak konkurencja jest ogromna. Ciekawi mnie, w jaki sposób prowadzicie takie, jak się przebić? To znaczy, czy to są działania, bo oczywiście wyświetlają się reklamy mobilnie. Co ciekawego wymyśliłeś, żeby ludzie stali się Polacy stali się użytkownikami Ion Banku? Kilka rzeczy. Na początek, zanim się jeszcze odpaliliśmy, zbieraliśmy ludzi, którzy byli zainteresowani tym, żeby nas dołączyć na listę oczekujących. I to była jakby taka pierwsza rzecz. Całkiem dużo osób się zapisało, finalnie mieliśmy 10 tysięcy osób na tej liście. Rekrutowaliśmy ambasadorów. Udało nam się zrekrutować około 300 ambasadorów, którzy polecali nasze usługi. Więc to też było fajne, bo na bardzo wczesnym etapie ich zaangażowaliśmy w takim sensie, że jeszcze zanim się odpalił produkt, to mieliśmy grupy, mieliśmy dużo live'ów, edukowaliśmy ich z produktu, angażowaliśmy ich w cały ten proces. Dodatkowo czymś, co pewnie nie jest jakby oczywiste z punktu widzenia startu cały czas dzisiaj, to szukaliśmy partnerów, czyli dużo różnych partnerów, blogerów finansowych, którzy o nas pisali i polecali nasze konta też z kodem promocyjnym. Od nich można było dostać dedykowany kod i założyć z dodatkowym gratisem. Zresztą cały czas tak to działa. No, robiliśmy też takie rzeczy, które są pewnie dość oldschoolowe. Kupiliśmy na przykład dość dużo billboardów w Polsce komunikujących nasze oprocentowanie i że wystartowaliśmy. I to też całkiem dobrze działa. Oczywiście dodatkowo, no jeżeli masz produkt, który jest 100% cyfrowy, i onboarding jest 100% cyfrowy, no to siłą rzeczy najbardziej naturalne będzie kampanie, które robisz w sieci, no i to oczywiście też cały czas robimy. Mhm. Widziałem publikację jednego z blogerów, Michała, który napisał chyba książkę jak finansowy ninja między innymi, tak. Że chyba na pewnym etapie chwalił się, że co 10 klient Ion Banku pochodził de facto z jego referali, tak, czy jakby wpisów z jego blogu, to jakby raz, że pokazuje jakby skalę tego blogera, tak? Widziałem, że nie tylko w tym banku potrafił przyprowadzić wielu klientów, ale też ciekawy model, tak, że ktoś ryzykuje swoją reputacją, żeby was polecać, tak? Tak, no to jakby wiesz, to też nie wynika z niczego. No dużo rozmawialiśmy wcześniej, opowiadaliśmy o produkcie, zanim on wszedł.
Michał też wysyła dużo bardzo konstruktywnych uwag, które dostają do użytkowników. My ich słuchamy, poprawiamy produkt, więc jakby to też działa nie tylko i wyłącznie na poziomie akwizycyjnym, ale na poziomie tego, żeby cały czas dążyć do tego, żeby mieć coraz lepszy produkt. Czyli to jest relacja, można powiedzieć, że to jest relacja, to nie jest z dnia na dzień. Okej, chciałbym, żebyś mi powiedział jeszcze o dwóch aspektach, które jakby tak, mamy tylko mobilny bank, przeszedłem przez ten onboarding i faktycznie da się go zrobić, ale w którym momencie jakby jest włączana i jest niezbędna opieka klienta, to znaczy jaki to jest procent, może masz takie informacje, kiedy człowiek jednak musi tam na jakimś czacie, na jakiejś infolinii się połączyć, tak, o czymś porozmawiać. Jestem strasznie ciekaw, czy to jest, nie wiem, bardziej 20%, czy bardziej 5%, czy 1% ludzi, którzy faktycznie wymagają jednak jakiegoś poprowadzenia. No wyobraź sobie, nie wiem, starsi trochę ludzie, czy po prostu jakieś tam okazja do naprawienia błędów systemowych, nie? Wiesz co, to nie mam takich danych, ale kilka rzeczy u nas się dzieje tak naprawdę, bo z jednej strony fajnie mieć wszystko cyfrowe, a z drugiej i zdalnie, a z drugiej w finansach w szczególności. Gdzie kluczowe jest zaufanie i relacja, ważny jest też kontakt z człowiekiem. Ja uważam, że kontakt z człowiekiem zawsze powinien być w każdym biznesie, a w banku w szczególności. Nie do końca uważam, że on musi być fizyczny, szczególnie dzisiaj, ale jednak kontakt z człowiekiem musi być. I u nas to wygląda tak, że zarówno dzwoniliśmy do ludzi, którym nie udało się dołożyć konta, z pytaniem, czy możemy im jakoś pomóc i przejść przez ten proces, bo nie wszyscy dawali radę, bo ktoś Czyli macie zidentyfikowanego człowieka, że wiedzieliście, że rozpoczął proces, ale nie dokończył, tak, więc dzwonimy, tak. Pytamy, ok, ale czemu nie dokończyłeś? Bardziej pytamy, czy chciałbyś dokończyć, czy możemy ci coś pomóc, bo nie chodzi, żeby to było takie natarczywe. Później mamy też grupę u nas ludzi, którzy dzwonią z tak zwanymi welcome callami i tutaj jest taka rozmowa relacyjna, gdzie tłumaczą w ogóle funkcjonalności konta. I to, z czego można korzystać. Bo na przykład była część użytkowników, to nam wyszło bardzo z tych rozmów, bo to jest też fajne, że ten feedback wtedy do nas wraca, że na przykład nie mieli świadomości, że muszą otworzyć konto oszczędnościowe i wrzucić tam pieniądze, żeby one były oprocentowane, jak się to na głównym koncie to jest. Albo nie rozumieli na przykład zasady tego, jak działa nasza karta, że nie trzeba przewaltowywać sobie środków, tylko zawsze można płacić z głównego i będzie przewaltowane po kursie międzybankowym. Więc takie rzeczy nam dość jasno wychodziły z tych rozmów. No a trzecim etapem jest w momencie, w którym się pojawia jakiś problem, wyzwania, dodatkowe pytania i to od strony użytkownika. No to na początku można napisać na czacie i tam porozmawiać z naszym agentem, ale też jeśli poprosi, to nasz agent do niego jest w stanie zadzwonić. Więc to troszeczkę odwrócony model, że jeżeli chcesz z kimś porozmawiać, to nie musisz dzwonić, czekać na infolinii, tam się weryfikować, wiesz, opowiadać, tylko piszesz na czacie, proszę o telefon i po prostu do ciebie dzwonimy. Więc ten kontakt jest i stawiamy na niego. A jak wtedy zweryfikujesz taką osobę? Bo jednak mówimy, wiesz, o finansach. Wiemy, że to kwestia bezpieczeństwa jest tutaj super newralgiczna. Tak. No i tutaj dochodzimy do etapu, w którym mamy telefon z biometryką. I z tym, że żeby się zalogować do aplikacji, musisz przejść i się potwierdzić. Więc tak naprawdę, jeżeli użytkownik nas pisze na czacie, to on już jest wstępnie zweryfikowany. Więc tutaj więc to zwiększa tę relację. Także zastanawiam się w kontekście tego, że nawet jak dzwonią z banku, no to wiedzą, że jestem ich klientem, tak? Dzwonią na mój numer, więc teoretycznie to, że oni zadają tą serię takich dziwnych pytań. Tak, to one są zawsze, mi chodzi o drugą stronę, jak ty dzwonisz do banku i czekasz na infolinii i później musisz się zweryfikować, albo jeżeli ktoś do ciebie dzwoni, na przykład z ofertą jakąś, i musisz wcześniej się zweryfikować, a nie wiesz nawet o co chodzi. No to ty masz sytuację, w której piszesz i prosisz o połączenie, więc nie czekasz. No tak, to trochę odwraca sytuację. Troszeczkę wspomniałeś o pewnych takich problemach, czyli kwestia jest, że ludzie nie rozumieli do końca oferty, tak? Czyli że właśnie tam trzeba wrzucać na to konto oszczędnościowe, czy tam tego przewalutowania. Chciałbym, żebyś trochę powiedział też otwarcie o tym, z jakimi wyzwaniami mierzyłeś się na początku. To znaczy, wiesz, ten start jest zawsze bardzo ekscytujący, bo to ma formę takiego startupu, początku. Mówiłeś, że był feedback od klientów. Ja lubię bardzo tą otwartą komunikację, żeby wskazać też, co jest nie tak. Zresztą mogę powiedzieć anegdotą, że kiedyś napisałem do chyba Revoluta, że tam z jakimś bugiem i do dzisiaj mam chyba lifetime value jakieś premium konto, więc jakby wiem też, że jakby te firmy potrafią się odwdzięczyć, bo jakby ten bug mógł ich kosztować bardzo dużo, nie? I podobnie tutaj jakby jaką przyjęliście politykę, żeby
otwarcie właśnie przyjmować, szybko naprawiać, szybko reagować, nie, na jakieś początkowe kwestie. Tak, wiesz, to jakby tych źródeł feedbacku było bardzo dużo, no bo że mieliśmy na czacie dwa, że testowaliśmy trzy, nie wiem, na LinkedInie dużo osób potrafiło do mnie pisać i do naszych innych pracowników i na bieżąco nad tym wszystkim pracowaliśmy. Te błędy oczywiście tam zawsze na początku, jakie są błędy wieku dziecięcego, coś gdzieś się źle wyświetlało na przykład, jakiś przycisk nie działał w aplikacji tak jak powinien, bo na przykład zasłaniał inny, więc takie drobne rzeczy, które na początku się pojawiały, to dość szybko z tym się tak naprawdę uporaliśmy i ten feedback był bardzo, bardzo wdzięczny, bo możesz testować aplikację naprawdę dużo i z wieloma osobami robić family and friends, a zdarza się, że coś tam jakieś minimalne się przegapi, albo na przykład na jakimś konkretnym telefonie coś się wyświetliło gorzej i tego się nie udało przetestować wcześniej, więc takie rzeczy wracały. A gdzie jest rozwijana aplikacja? No, gdzie jest centrum takie? Czy mamy jakichś polskich deweloperów, którzy też, nie wiem, na przykład przy spolszczaniu sprawdzają, czy gdzieś tu? Jestem ciekawy, z jakiej strony. I jeszcze taka ciekawostka, nie wiem, czy możesz się podzielić, czy jaki framework zastosowaliście? Czy to są dwie natywne aplikacje, czy to jest, nie wiem, jakiś Flutter, czy to jest jakiś tam React Native do tego użyty, żeby ta aplikacja się wyświetlała? Odnośnie frameworku to nie będę tutaj dyskutował, bo nie mam kompetencji, a nie lubię mówić rzeczy, które są niepotwierdzone albo nie, jeszcze co gorsza nieprawdziwe. Z punktu widzenia tego, gdzie rozwijamy aplikację, no to mamy drugą spółkę jeszcze taką technologiczną w Odeno i ona, nazywa spółką siostrą, więc tutaj wszyscy czujemy się, że pracujemy w jednej organizacji i deweloperzy są w znakomitej większości w Polsce, w różnych miastach. Zatrudniamy tutaj całkiem sporo deweloperów, więc to oni są w Polsce i są Polakami, więc jakby z tej perspektywy mieliśmy tutaj łatwo. Czyli rozumiem, że to centrum polskie, ta spółka też propaguje ten kod na belgijskie i inne wdrożenia, tak? Tak, tak jest. No w ogóle zaczęliśmy od Belgii. To nie jest też tak, że u nas pracują tylko i wyłącznie Polacy, ale jest większość Polaków i robią aplikacje dla nas. Tak, tak, ale jakby dopytuję, bo to znaczy, że jakby ta polska gdzieś tam myśl, dlatego ja też może przez chwilę myślałem, że polski bank, bo jakby ta polska myśl jest o tyle mocna, że przynajmniej dostarczamy jakby ten silnik, tak jak, nie wiem, dla Ryanaira dużo osób nie wie, że pracujemy właśnie, jest duże centrum w Polsce. Tak samo tutaj. Nie. Jak najbardziej. Ja uciekam czasami od stwierdzenia, że to jest polski bank, bo jest dużo Europejczyków, obcokrajowców, Belgów, którzy u nas pracują, też innych nacji, więc staram się nie narzucać im wszystkim, że to jest polskie. No i licencję mamy w Belgii, tak, ale większość pracowników to są Polacy i też założyli go w dużej mierze Polacy, ale nie tylko. Okej. Okay. Chciałbym, żebyśmy teraz porozmawiali trochę szerzej o tym rynku. Ty masz spore doświadczenie jako Karol Sada, jakby jak to ta bankowość się tworzyła i jakby chciałbym, żebyśmy chwilę też poświęcili uwagi kilku tezom, które chciałbym z tobą odbić, żebyś skomentował. Pierwsza teza, która jest taka bardzo upowszechniona w Polsce, że te usługi finansowe przez to, że nie wiem, u nas nie było czeków i potem jakąś tam kolejną etap bankowości ominęliśmy, to ta bankowość internetowa jest na wysokim poziomie, tak? No, wspomniałem, że tam o tych ikonach, tam po mBanku, potem jakieś inne rozwiązania. Czy to jest prawda z twojego takiego jednak długiego doświadczenia w branży, że jak porównywałeś te doświadczenia europejskie, już nie mówię amerykańskie, że faktycznie jesteśmy taką foroboczną tutaj? Na pewno byliśmy. Był taki moment, w którym rzeczywiście te banki zachodnie były, jeszcze nie było fintechów i to wszystko było bardzo zapóźnione, więc wiesz, doświadczenie, które miałeś pewnie w angielskim banku, było takie, że żeby założyć konto, to trzeba było przyjść i przynieść rachunki za prąd albo za gaz i to w ogóle było jakieś prawie że XIX wiek z mojej perspektywy. No i my przeskoczyliśmy ten etap, no bo raz, że nie mieliśmy tych wszystkich zaszłości, dwa, że u nas bardzo mocno się od razu rozwinął kwestie bankowości online, później aplikacje, no ale pojawiły się fintechy i część funkcjonalności, pamiętam jak pracowałem w Revolucie, to były funkcjonalności, które były jakąś dużą nowością, na przykład to, że można było zaokrąglać sobie końcówki transakcji i oszczędzać i my zawsze mówiliśmy, a słuchajcie, w Polsce to już dawno jest. No ale z drugiej strony ten rynek idzie mocno do przodu i nie mam poczucia zawsze, żeby to polskie banki były prowoderem tej zmiany dzisiaj. Aczkolwiek to są dalej bardzo nowoczesne aplikacje i z punktu widzenia
tego, jakie doświadczenie użytkownika, to one na pewno jest jedno z najlepszych w Europie. Plus mamy jedną perełkę, z której myślę wszyscy powinniśmy być bardzo dumni i strasznie fajnie, gdyby ona wyszła szerzej, to jest Blik. Mhm. Bo jednak tak. sposób płatności, który oferuje Blik, jego łatwość, dostępność i wszystko tak naprawdę, co tam jest, to jest fajne. I nawet patrząc na doświadczenie, które masz z Google i z Apple Pay, nie, to w Bliku często jest lepiej. Na przykład jak chcesz wypłacić pieniądze z bankomatu, to dzisiaj najłatwiej jest to zrobić Blikiem. Nie? Tam sobie możesz to zrobić w łatwy sposób, nie musisz używać karty, nie masz tego zagrożenia, że ktoś ci odczyta. Tak samo płatności e-commerce. Nie? Ten moment, w którym zaczynasz płacić Blikiem i tam dodasz sobie to w automacie i wystarczy, że klikasz. To jest naprawdę fajny moment i znowuż tutaj jest pytanie. Jakby jak to będzie ewoluowało w przyszłości. No teraz na przykład Blik wprowadził nową funkcjonalność, że możesz płacić bezstykowo. Stykowo, no tam nie ma styku, bo tam nie ma karty, ale że możesz płacić telefonem Blikiem, po prostu przykładając go, więc widać, że ta technologia się rozwija i ona naprawdę ma duży potencjał. Tak, duży potencjał na to, żeby iść dalej. Nie? No ale jak zobaczymy sobie na przykład funkcjonalności Buy Now, Pay Later i tego typu rzeczy, które się mocno rozwinęły w ostatnich latach, nie? No to tutaj jednak już widać, że te innowacje to często jest Anglia albo w przypadku na przykład Szwecja. I one się to też dzieją, ale to już nie jest tak. Ten temat, czyli właśnie powiedział mi o jakichś takich dwóch, trzech zjawiskach, wspomniałeś o polskim Bliku, ale dwóch, trzech zjawiskach takich fintechowych, które twoim zdaniem warto obserwować, bo no masz szerokie spojrzenie na rynek i wydaje mi się, że to, co powiesz teraz, może być cenną wskazówką i dla banków, które nas potencjalnie słuchają, i dla klientów, jakby coś ciekawego dzieje, nie? Co się rozwija. Ja myślę, że przede wszystkim głównym trendem, jeśli chodzi o bankowość w kontekście finansów, jest to, że ona będzie coraz bardziej w tle. Dzisiaj mamy banki, placówki, oddziały i dużo pieniędzy wkładane w budowanie marek, ale no to doświadczenie, które się robi cyfrowe coraz bardziej, patrząc na wzrost e-commerce, no to w ogóle widzimy, że to wiesz, jest jedyny chyba dzisiaj kierunek, w którym to się będzie rozwijać, sprowadza się do tego, że jeżeli jest bardzo wygodnie, a takie jest założenie, żeby było, bo te konwersje w sklepach rosną i wtedy jest najlepiej, no to taka usługa jak Buy Now Pay Later jest czymś, co sprawia, że te finanse są dużo wcześniej, bo jesteś na poziomie sklepu i tam kupujesz. Jeżeli sklep ci oferuje tą funkcjonalność, to jaki bank za tym stoi, jeżeli w ogóle, już tak naprawdę jest wtórne, bo to jest bez różnicy. Nie? No i idąc tak bardziej, no bo to ciekawa jest dyskusja zawsze odnośnie tego, jak będzie wyglądać przyszłość finansów. A jeżeli byśmy zobaczyli na teraźniejszość i na takie centrum ciężkości świata, czyli Azja, tam jest najwięcej ludzi, klientów i to czasami ta nasza europejska perspektywa troszeczkę się zatrzymała, myślę, sporo lat temu, gdy tutaj było, myślę, jakby jądro, no to ona wygląda zupełnie inaczej. Nie? Aplikacje, które są aplikacjami socjalnymi, czyli tam, gdzie masz najwięcej ludzi, komunikatory, one są zintegrowane z finansami, nagle masz jedno miejsce do zarządzania całością finansów. Wszędzie płacisz tak naprawdę kodami QR i wszystkie funkcjonalności, które są w jednym miejscu, są na tyle wygodne, że idea, żeby nagle je rozczłonkować i mieć w różnych miejscach, jest chyba już ideą odległą. No, w Europie to tak dzisiaj nie wygląda, no ale patrząc na tamten świat, no to nie jest jakaś przyszłość, to jest dzisiaj, to używa, wiesz, jakby więcej, diametralnie więcej ludzi niż jest w Europie, jakby żyje w tym świecie, to jest ich jedyny świat. Więc myślę, że patrząc na Azję, naprawdę, naprawdę wiele można się dzisiaj nauczyć. Tam są też takie rzeczy, które są ciekawe z punktu widzenia naszych finansów, mianowicie, że moim zdaniem ich trochę brakuje tego, żeby one były angażujące, żeby tam był jakiś fan. One są wszystkie takie strasznie poważne. Może my jesteśmy bardziej poważni. No, na przykład jeden z największych fintechów w Korei, Kakao Bank, mam niepoważną nazwę, a w ogóle takie postacie, które są z anime, no tam anime jest bardzo, bardzo bardzo rozwinięte, no ale nagle ostatnio czytałem jakiś artykuł, że oni są chyba głównym cyfrowym pożyczkodawcą w kraju. To pokazuje jakby, tak, bo tam jest komunikator, który chyba się też nazywa Kakao i na bazie tego powstają finanse. I nagle się okazuje, że wiesz, oni najwięcej pożyczają, więc to myślę, że ten kierunek też na pewno będzie przynajmniej testowany w Europie i ci, którzy mają dużo klientów i taką społeczność, która jest bardzo zaangażowana,
to zaoferowanie im usług finansowych może być ciekawym rozwojem. I to znowu, to nie jest tak, że banki wtedy znikną, one będą dostarczycielem tej technologii, ale no zadaj sobie pytanie, czy wiesz, kto dostarcza ci prąd. Nawet jak wiesz, to czy jest jakaś przesadna różnica między tym, kto ci go będzie dostarczał z tej perspektywy. Nie? Mhm. Rola banków będzie ważna, bo to też ciężko otworzyć bank, się uregulować i to wszystko, ten cały know-how jest dość unikalny, ale moim zdaniem to doświadczenie będzie dużo wcześniej i dużo bardziej zintegrowane z takim normalnym cyklem życia użytkownika w jego aplikacjach, a niekoniecznie się przelogowujesz do banku, albo jeszcze do końca, do najdłuższy wód świata, co przepraszam, albo na przykład wyciągasz kartę kredytową, przepisujesz ją na klawiaturze komputera, potwierdzasz to 3D Secure i później jeszcze musisz, no bo zaraz, no, to porównajmy buy now, pay later do karty kredytowej, czyli masz kartę kredytową z jakimś dniem zapadalności, który musisz pamiętać, nagle musisz ją wyciągnąć, zapłacić, jeżeli byś chciał to robić tak desktopowo, versus jedno kliknięcie i masz oddzielną po prostu mhm. płatność kredytowaną dla tego zakupu. No i zawsze łatwiejsze rozwiązanie będzie moim zdaniem wygrać. Czyli wyciągam takie dwa wnioski. Pierwsza rzecz, że trochę przyszłość jest w tych mega aplikacjach, czego faktycznie w Europie jest bardzo mało, bo w sumie jedyną mega aplikacją jest Facebook, tak? Czy jakiś tam zintegrowany z Facebookiem, gdzie Facebook zupełnie takich rzeczy nie oferuje na razie. A z drugiej strony płacisz które... telefonem? No, oczywiście, tak, no ale podpiętą kartą Apple Pay'a, nie? No, no ale tak, Apple Pay'em tak. na koniec płaci. Mhm. Tak, więc takie mega aplikacje, jakie widzę teraz, na przykład trend, nie wiem, że Orlen wprowadza jakieś tam, wiesz, że płacisz, czy nie wiem, za stację, masz tam podpiętą właśnie kartę, ale też za, nie wiem, autostrady, za jakieś tam parkowanie i tak dalej, to ma duży sens, tak, bo to jest jakby apka, która ci rozwiązuje twój temat transportu, tak, nieważne, gdzie się poruszasz, jakbyś jeszcze kupował za to bilety na PKP, jakbyś jeszcze kupował za to bilety na jakieś tam inne rozwiązania, takie wszystko w transporcie, tak, to taka aplikacja byłaby wygodna, no są takie aplikacje tam Sky chyba, czy coś, no które tak. próbują coś takiego zrobić, nie? Ludzie chcą mieć jeden temat rozwiązany w jednej aplikacji, nie? Tak. I być może taka mega aplikacja zakupowa byłaby rozwiązaniem, tak? Czy... Nie trzeba daleko szukać. No wyobraź sobie, żebyś tej aplikacji, potrzebujesz pożyczkę i z tej aplikacji możesz ją wziąć. To pewnie dalej ją będzie oferował bank, nie? Tylko łatwiej może być tam na przykład. I to trochę widać, bo widać, że banki reklamują się właśnie, że nie wiem, ubezpiecz samochód w banku, tak? Ubezpiecz mieszkanie, tak? Czyli że wszystko, gdzie płacisz, dzieje się w banku. Ty mówisz, że dużym atutem Iona jest to, że inwestujesz, tak? Że właśnie nie jest osobne konto, dom maklerski, nieraz zupełnie odrębny w ogóle placówka, gdzie musisz pójść, osobny login, hasło. I tak jak mówisz, to dla kogoś, kto codziennie spekuluje, to jest, nie jest problem, ale dla kogoś, kto ad hoc chce sobie kupić akcję na emisji, nie wiem, Allegro, bo jest akurat debit, chce oportunistycznie zarobić, wiesz, 20 zł na akcję, a potem sprzedać, no to jest kompletnie bez sensu, bo nie pamięta, jak jest konto maklerskie, gdzie to w ogóle załatwiać, jedzie w ostatniej chwili za 5 minut, koniec zapisów i z boku tego masę problemów. Więc tutaj wydaje mi się, że ta wizja bardzo ze mną rezonuje, tak? Aplikacji, która rozwiązuje wszystkie problemy finansowe. Pytania, czy czujesz, że dla ciebie Ion jest właśnie fintechem, czy jest bankiem? Jakby, jak ty się identyfikujesz w tej chwili? W naszej nazwie jest bank, więc trudno byłoby od tego uciekać, ale tak wewnętrznie to tak, my się nazywamy tak naprawdę fintechem z licencją, czyli jakby technologicznie i to jak myślimy, jak rozwijamy rzeczy, jak pracujemy, to staramy się, żeby to było bardzo bliskie doświadczeniu fintechowego i to potwierdzam, że jest, no bo mam go trochę, ale z drugiej strony jesteśmy uregulowanym bankiem, więc zauważ, że oferujemy to, co chciałyby oferować dzisiaj fintechy, no bo jakie jeszcze jest to wyzwanie z punktu widzenia fintechów, szczególnie przy jakiejś ekspansji, to, że nie są zintegrowane z lokalnym systemem płatniczym, czyli na przykład Blik, niedługo wprowadzimy Blika, jakby nie jest to tak łatwe dla jakiegoś fintechu, który się gdzieś uruchamia. Polskie numery kont plus, wiesz, jako bank, no to przede wszystkim to mamy gwarancje bankowe depozytów, to są rzeczy, których często nie mają fintechy, albo mają w jakimś współpracy, albo dopiero próbują się uregulować jako banki, więc my od razu zaczęliśmy bez tego bagażu starej bankowości, starych systemów, ale z drugiej strony bez bycia fintechem, który nie jest uregulowany, jest na pieniądze, licencji pieniądza elektronicznego z szeregiem ograniczeń, które z niej wynikają. A ja tymczasem ze swojej strony bardzo ci dziękuję, Karol, za czas, jaki poświęciłeś nam, opowiadając o tym, jaka jest przyszłość fintechów, przyszłość bankowości, dzieląc się swoim doświadczeniem.
Ja się masę nauczyłem i przede wszystkim trzymam kciuki, bo to wydaje się naprawdę ciekawa oferta dla przedsiębiorców i dla osób indywidualnych. Super, dziękuję bardzo za rozmowę.